Dzień dobry, siemano, siemano. Ja wiem, 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 dawno filmu nie było, ale w końcu się pojawia. Jesteśmy u Kamila, jak widzicie namiot w tle. Pewnie go pamiętacie lub też nie z naszego zlotu, kochanie, idę w las. Gdzie Kamil rozstawił ten namiot i tam ludzie do wody wpadali. No. Potem się musieli suszyć przy ognisku, bo w środku pali się ognisko, więc jak się pali ognisko, to jest mój klimat. Ja tam uwielbiam takie rzeczy, jak można sobie posiedzieć wspólnie przy ognisku, przygotować jakiś fajny posiłek, porozmawiać. A ze względu na to, że Kamil ma taki namiot i próbuje na swój sposób ten namiot zagospodarować, co wam pokażę zresztą na przebitkach, co u Kamila możecie zobaczyć, więc postanowiłem wpaść z kamerą i wam pokazać, co Kamil tutaj wyrabia na swoim terenie, nie? Więc zapraszam na odcinek. Co ja wam mogę tutaj powiedzieć? O, coś mi się tutaj gimba. Niech mi się gimba. Jeszcze muszę tutaj popracować nad poprawną ekspozycją. Zrobimy to tak. Chyba będzie dobrze. Tutaj Kamil ma w ogóle saunę, nie? Zbudował saunę dla gości. Jeżeli ktoś ma ochotę posiedzieć w saunie, sauna jest do dyspozycji ludzi, nie? No i przede wszystkim jego namiot tutaj. Tak. Proszę. Będziemy palić w środku ognisko, zobaczymy. W nocy musi być efekt niesamowity. Zresztą już był, bo widziałem. Pokażę wam to na kanale, jak wygląda ten namiot oświetlony światłem ogniska wieczorną porą. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Dzisiaj w całej Polsce miało padać, a na szczęście u nas nie pada, więc tak samo to jest bardzo duży plus. Tutaj gotujemy sobie wodę na kawę. Fajny czajniczek. Dla osób, które nie wiedzą, do środka wrzuca się po prostu przez tę dziurę ten otwór największy. Patyczki, w środku się pali, a w środku jest woda z tej strony, nie? No. Dobrze wam tłumaczyłem? Dobrze wam tłumaczyłem. Bardzo fajna sprawa. Aha, i teraz tak, wchodzi się do sauny. Ile tam będzie stopni? 80 stopni? 80 do 100, a potem można wejść tutaj, tak? Do wody tutaj. Spoko. No okej. Okay. Chyba, że chcesz spróbować rozpalić, a tam się już pali, czy nie? Muszę wykorzystać porę. A chcesz krzesiwo? Rozpalałeś krzesiwem? Nie. No to chodź, nauczycie. Ale jakbyś robiła pod skos, to byłoby trochę lepiej. Bo ty w tej chwili to drewno miażdżysz, a nie ścinasz. Wiesz, o co chodzi? Uwaga na jego palce. Nauka rąbania. Jest! Udało cię. Nawet to nagrałem. Zmachana? Strasznie. A może spróbujesz piłą? I to jest myśl. Tylko ona ściąga do siebie, czyli po prostu nie jak rżniesz do przodu. Ona jest już zablokowana jakby, tak? Teraz już jest zablokowana. No. To nie pchasz jej, tylko do siebie. Mhm. Nie na hama, ona będzie sama szła, więc spróbuj. Dobra, jak mam to trzymać? Tak, tak? No tak. Czekaj, mogę ci pomóc? Nie, nie naciskać, tylko nogę. Po prostu piłować. Aha, czekaj, to z tym aparatem będzie ciężko. Mój brudny but. But. Nie, nie naciskaj. W ogóle nie naciskaj. Tak, tylko ją delikatnie. Nauka cięcia przez kobietę piłą cirki. Ale normalnie jedziesz, tak. Tylko, że... O. Więcej energii udajesz do siebie, nie? Ty już pniak piłujesz! No ale Fiskars to też legenda, zajebista siekierka. I Q7 jest genialna według mnie. Po
No. Pokażę może bliżej. O. I to mamy wtedy, działa nam to tylko w jednej płaszczyźnie, w tej. Teraz wyobraźmy sobie, że chcemy, żeby on działał nam we wszystkich kierunkach, żeby trzymał też góra i dół. No to znów ta sama historia, tylko że wyobrażamy sobie, że tu jest moje drzewo, ja się przekładam tutaj. I tą liną w ogóle się nie przejmuję, tu jest moja długa lina, tu jest moja krótka lina. I robię dokładnie to samo, czyli krzyżuję tutaj linę, robię sobie troszkę miejsca, taką pętelkę pod tą linę. Teraz kładę tutaj, zaciskam i wtedy mamy running bowline. Nie wiem, jakie dokładne jest tłumaczenie tego węzła. I on działa w dół, w górę, na boki. Wiadomo, że jeśli spodziewamy się, że siła idzie z tej strony, no to po prostu tak prowadzimy linę. Masz, dokładaj, już, szybko, to... Tak, przygasiłaś. Wiesz, jak powinnaś dołożyć? No, ci powiem, gdzie popełniłaś błąd. Jak rozpalisz? I co teraz? No, blisko. Nie dokładaj, szybko, broza. Przygasiłaś. Panowie, dzień dobry jeszcze raz. Słuchajcie, bo jest taka sytuacja, że nie wiem, czy nas dobrze widać na kamerze, bo nie mam obrotowego monitorka. Nie wiem, czy jest dobry kadr. Raz, dwa. Próba mikrofonu. Kamil. Cześć, Kamil. Tak, jestem Tomek. My się już znamy, tak formalnie się tylko przywitamy w tej chwili. Jestem u Kamila, bo mnie zaprosił. Zresztą wygrałem u ciebie na Kochanie idę w las. Wylicytowała moja żona. Tak. Wylicytowała, oddała mi wejściówkę. Pada, słyszycie? Burza idzie. No, a my jesteśmy w namiocie, w środku, tak naprawdę można powiedzieć, takiego początku lasu, nie? Tak, tak. To jest taki teren leśny, tutaj troszeczkę podmokły jest, więc olchy rosną. No i trochę brzuzek, takich rzeczy. Ale to pewnie jakąś stawkę zrobisz i zdjęcie wkleisz. No, pewnie, że pokażę, no oczywiście. Jak ty masz pomysł? Bo widzę, że tak naprawdę, wiecie, każdy ma pomysł na swój czas spędzania w terenie. Tutaj Kamil no, stawia ogromne namioty, w środku jest palenisko, fotele jak widzicie, a to jest u niego po prostu, że tak powiem, na terenie. Nawet saunę mam. No serio, jacuzzi, nie saunę. Saunę też mam. A jacuzzi już jest dobre do tego. Tak. Wiesz co, generalnie mi, jak zapraszam kogoś na ognisko, no to ja nie chcę, żeby na przykład teraz idzie deszcz i silny wiatr, że my mamy, wiesz, mieć problem z ogniskiem, jakikolwiek dyskomfort. I tak naprawdę, wiesz, dla mnie to jest teraz gwiazdka z nieba, no bo taka pogoda to jest najlepsza, wiesz, definiująca ten namiot, nie? No tak, właśnie widzę, mamy w tej chwili na zewnątrz ile? Około 10 stopni może poniżej? No, coś takiego. Ty siedzisz sobie tutaj w hawajskich, kurczę, spodenkach, shortach, sącząc drina i nagrywając ze mną materiał przy ognisku. No, ja tak formalnie koszuli, nie? I w spodniach. O, tak, tu jest ciepło i tak jest. No, nie jest w tej chwili trochę niewygodnie ze względu na temperaturę. Powiem ci, jak przyjechałem, tak oglądałem, tutaj zrobiłeś, podpatruję i masz, jesteś bardzo, bardzo kreatywną osobą. Dziękuję. Bardzo kreatywną osobą, chociażby z tego powodu, słuchajcie, wiecie co to jest? To jest po prostu ogrzewacz wody do jacuzzi. Pali się ja ognisku, woda tutaj sobie krąży, jest pompa podłączona, ale trzeba mieć prąd, tutaj masz prąd.
i tam możesz sobie zaprosić kogoś do jacuzzi. No, wanna z hydromasażem i aeromasażem jest bardzo fajna. Palanym ogniskiem. No. No i przede wszystkim oszczędność, nie? No bo teraz weź zagrzej 300 litrów wody i podgrzewaj to przez jakiś czas, no to to jest teraz drogie, nie? Ciężko sobie pozwolić na to. A tutaj, wiesz, palisz gałęzie, jakiekolwiek drewno masz, ale to jest dla też osób, które mają jakiś tam kawałek lasu, jakiś ten, no bo też wyjdzie drogi sport dla kogoś, kto nie ma czym grzać, nie? No tak. No ale tu... To mi się podoba i nad tym właśnie myślałem, żeby zrobić coś, co wodę w jacuzzi grzeje przy okazji, a generalnie siedzimy przy ognisku i tak samo byśmy to ognisko palili, jak po prostu byśmy nie potrzebowali do jacuzzi grzania wody, nie? No oczywiście, że tak. No. Powiedz mi, takie namioty jesteś w stanie przyjechać w dowolne miejsce Polski, rozstawić i po prostu zrobić jakiś taki fajny event lub szkolenie, bo to jest fajna sprawa na przykład dla ludzi początkujących, którzy tam dopiero się przełamują w sprawach nocowania w lesie, bushcraft, tu spanie w ogóle w terenie w różnych warunkach. Wydaje mi się, dlatego też przyjechałem, żeby wam pokazać, że są takie możliwości w Polsce, że to jest miejsce, gdzie taka mama z dzieckiem, załóżmy 3-letnim, 4-letnim, żeby już początkowo zarażać tą pasją outdooru, przyjechać do ciebie i w komfortowych warunkach, tak można to określić, spędzić taki pierwszy swój nocleg pod namiotem, nie? No właśnie, to miejsce, założenie tego miejsca jest takie, że na przykład jesteś zajarany bushcraftem, śpisz po lasach, no ale masz dziewczynę, która się po prostu boi, nie? No. I chcesz spędzić pierwszą zimową noc w namiocie z nią, bo chcesz ją zarazić, no ale kurde, możesz trafić na ciężkie warunki i wiesz, generalnie to jest dobre, nie? No bo większość związków się definiuje i wiesz, jak są jakieś problemy, no to lepiej nie, to problemy wyniką prędzej niż później, nie? Także dobrze jest rzucać się w wir różnych takich no, wyzwań, nie? A nie po prostu mieć wygodne życie. No ale jak nie chcę, żeby się zraziła i żeby potem szła z tobą w teren i szukała, wiesz, tam lepszych rozwiązań w terenie, no to wiesz, tu masz zawsze ognisko, zawsze masz w środku ciepło. Ty gwarantujesz praktycznie tutaj dla takiej osoby wszystko. Słuchajcie, kostkarka do lodu, tak to się nazywa, tak, tu tak, jest, tak, tak. Serio mówię, to jest wygodne, nie? No, bo... tak, dokładnie. A wiesz, jak jest geneza tej kostkarki? No. Bo miałem kolano spieprzone, no. I kupiłem kostkarkę, żeby sobie chłodzić, wiesz, lodem. Rozumiem, nie? No ale jak już jest... No to można by korzystać, tak. Nie? Co tu jeszcze możesz, wiesz, powiedzieć na temat tego namiotu, co tu wchodzi, jakie masz plany w ogóle? Jak widzisz przyszłość w ogóle tego, co robisz, nie? Wiesz co, no to co tutaj jest? No tu jest z 8-10 miejsc, gdzie można sobie wygodnie usiąść. Jest dwuosobowa wanna ta z bąbelkami. Fajna rzecz jest taka, jest łóżko wyłożone podwójnym kocem grzewczym, że jak ci jest zimno w nocy, to nastawia sobie na trójeczkę. W ogóle wiesz, że można się grzać placebo. Ostatnio godzina tam pierwsza czy druga w nocy piździało, jak nie powiem co, i zrobiło mi się zimno i ogrzewanie z koca z jedynki przełączyłem na trójkę, nie? No i wiesz, normalnie zrobiło mi się momentalnie ciepło, zasnąłem do rana, rano się budę wypoczęty, tak se, wiesz, pierwsza trzeźwa myśl do mnie trafia, kurde, na tym biegu trzecim to ja spałem, jak było minus 20, ja się nie powinienem wyspać, powinienem się ugotować, patrzę, wtyczka wyciągnięta, nie? Czyli w normalnych warunkach, no bo fajnie. A duże zainteresowanie jest w ogóle twoją taką ofertą? Powiem ci, w ogóle nie zacząłem jeszcze nic, no bo jeszcze tu mam masę rzeczy do wykończenia. No. Także gdzieś tam, na razie to jest na zasadzie pytań, że gdzieś tam na jakimś forum zadaję pytanie jakieś techniczne. U nas na grupie często ludzie. Tak, i po prostu ludzie się odzywają, nie? No. I to jest takie od razu, wiesz, szerzenie wiedzy. No i to jest jakiś tam start marketingu, tak to traktuję. No widzisz, zobacz, przyjechałem do ciebie i masz tutaj dziewczynę, która tak naprawdę pierwszy raz miała kontakt z krzesiwem. Tak, z krzesiwem, z nocą w terenie. Widzieliście na przebitkach, na materiale, no, a to jest właśnie przykład, gdzie można coś pokazać,
trochę tam zarazić, przybić gwoździa w głowie, że coś takiego istnieje, nie? Tak, jak rozpalanie czesiłe i spanie w lesie. Tak, i potem wiesz, możesz sobie iść do lasu w grupie i dążyć do tych warunków, nie? Tak, tak. I kombinować jak możesz, bo to wszystko, to tak naprawdę możesz w terenie tak samo ogarnąć, nie? Wiesz, No, osoba doświadczona, oczywiście, że tak. Tak, tak, ale wymaga to pracy i wszystkiego, oczywiście, nie? No i wiedzy przede wszystkim. Tak. No i to właśnie to miejsce przede wszystkim do spotkań, nie? Jak ja się spotykam z ludźmi, rozmawiam o ogniu, no to myślę, że lepiej jak jest ogień gdzieś tam w pobliżu, nie? Bo tak przerabiałem to, że się z ludźmi gdzieś tam w restauracjach spotykałem. Po co? Teraz to traktuję jako kompletną schetatę czasu i w ogóle się nie umawiam na żadne spotkanie. Z reguły jest tak, że ognisko po prostu łączy ludzi i często gęsto lepiej się dogadać. Zdrowie. Nawet w trudnych sprawach, kurczę, ja nie wiem, gdzie zostawiłem mojego drinka. No to zdrowie, cieszę się. Wracając do rozmowy, no. Cieszę się, że cię poznałem. Nie, no, znamy się od zlotu, ale tak naprawdę teraz mamy okazję dłużej ze sobą porozmawiać, bo na zlocie miał każdy swoje obowiązki. Tak, tak. No to ogarniałeś na mnie, ogarniałem, w sumie nie wiadomo, co ogarniałem. Każdy swój cyrk, nie? Tak, więc zdrowie za spotkanko i w ogóle. Zdrowie. Powiem ci, bardzo naprawdę ciekawy pomysł, bo jestem bardzo otwarty na to, co się dzieje w środowisku, że tak powiem, bushcraftowym. No tak, zwać, bo zwać. Całkowicie toleruję różne metody, co niektórzy nie tolerują, że jeden śpi na ziemi, drugi śpi w hamaku, a trzeci śpi w ciuchach z lat 70, a drugi jest traperem, nie? Więc dla mnie najważniejsze jest to, że ruszam ludzko sprzed kompa, z domu, idę w teren, świeżo buduję, czy ognisko. Tak, to jest prawda. Co to kogo obchodzi w ogóle? Tak, najważniejsze, że czuję ja satysfakcję z tego, że spędzam czas w terenie. Tak, tak, że jest to też jest forma terenu, bo jesteśmy na zewnątrz, mamy świeże powietrze, mamy ognisko, można sobie zrobić zajebiste danie z ogniska, tutaj naprawdę. Można robić Hell Kitchen, tak to się nazywa? Amazing Kitchen. Shit Kitchen. W takich warunkach, słuchajcie, możemy podbić YouTube'a, nie wiecie, co chodzi. Ja zazdroszczę miejsca. Mnie się w domu marzy, bo mam ogród i w ogrodzie marzy mi się taka wiata, ale to żeby postawić wiatkę. Wiatę powiem ci też fajnie postawisz. Bardzo fajne są miejsca ogniskowe. To takie wiesz, ale. Największy błąd, jaki. Można było filmy dla was nagrywać. Największy błąd, jaki ludzie popełniają, to jest widzę, że w tych miejscach ogniskowych dają miejsce na tej wysokości, nie? I potem ono fajnie, bo jest zero dymu, bo wszystko ciągnie do tego takiego komina podwieszonego, ale nie grzeje ci nóg i to ognisko nie daje ciepła, nie? Bo ono jest wysoko. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ogniska, zaskoczył nas, mnie osobiście zaskoczył bardzo na naszym zlocie, kiedy pokazałeś ognisko podwieszane. A, mesz. Co to jest za projekt? No? Wiesz co, to jest projekt taki, który waży 200 gram, mieści się między dwa palce, zajmuje troszkę miejsca. No i pozwala ci po prostu rozwiesić między dwoma słupkami, drzewami, czymkolwiek, hamak i na tym hamaku robisz ognisko, nie? A jaki ma zastosowanie cel i jaki jest pomysł? No, do czego dążyłeś? To chciałeś uzyskać tym faktem? Przede wszystkim no lift trace, nie? Jak na przykład teraz żeglowaliśmy po Sztokholmie, były przecudowne miejsca i jak widzisz w takim miejscu, że było ognisko palone, to jest taki niesmak, nie? No, w Polsce też w ogóle. No i właśnie, żeby takich rzeczy unikać, no to właśnie rozwieszasz sobie ten hamak, palisz ognisko, wiesz, coś tam sobie możesz upiec, ogrzać się na taką przerwę idealną. I potem, wiesz, tam masz podwójna siatka, taka mesz, bardzo, tak, bardzo drobna. I na dół ci spada tylko popiół o gramaturze pyłu. Jak jesteś tam ponad, wiesz, 30 cm nad trawą, nawet w lato, no to nie palisz tej trawy, nie? No bo to już jest... A wystarczy, że jak się dopali ognisko, strzepiesz to wszystko, zdmuchniesz i wiesz, nie ma śladu, że tam byłeś, nie? A powiedz mi proszę jeszcze, bo... Pewnie zadacie to w pytaniach, w komentarzach. No w tej chwili mamy koniec września, właściwie już... Który dzisiaj jest w sumie? O matko, ja z kalendarzem... Pierwszy, ty faktycznie pierwszy, no. Pierwszy, koniec, tak. Pierwszy. Mamy pierwszego po wrześniu, więc... W zimę, tak? Taki namiot, w jakim siedzimy. Czy w zimę, jeżeli temperatura na zewnątrz osiągnie, załóżmy taką...
No już temperatura minus 10, nie ma problemu. Nie? Minus 10 siedzisz tutaj, no. Jak teraz siedzisz, czy nie? Wiesz co, powiem ci tak, przy minus 15 to pamiętam dość dobrze, że tutaj żeśmy siedzieli, to możesz bez koszulki siedzieć, ale z tyłu trzeba koc jakiś dać za plecy, nie? Bo ciągnie i nie odbija na tyle, żeby promieniowanie ci plecy ogrzało, nie? Dlatego też te fotele, nie? No tak, słusznie, dobra. Dziękuję ci za zaproszenie przede wszystkim. No i do sauny. Za to, co teraz idziemy do sauny. Tak, teraz sauna. No mam iść do sauny z nimi, dobra. I nawet, wiesz, nie trzeba wchodzić do Bajorka, tylko można na deszcz wyjść i, wiesz, trochę się ochłodzić na deszczu i... No, bo jak nie słyszycie, to zobaczcie, czekaj. Chwila ciszy dla kamery. Pada.